Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Radyn miał 10 lat, lekarz orzekł, że chłopiec nie przeżyje dalszych 5. Doktor był ukrzyczniony, mało energiczny i niewiele znaczył, ale jego opinię potwierdzała pani de Rob, która znaczyła bardzo wiele. Pani de Rob była krewną opiekunką Konradyna. W jego oczach reprezentowała te 3/5 świata, które muszą istnieć, są realne, ale nieprzyjemne. Pozostałe 2/5 będące w stałym antagonizmie prowadziły się do jego osoby i jego wyobraźni. Pewnego dnia Konradyn poczuł, że będzie chyba musiał ulec takim nieuniknionym zjawiskom jak choroby, zakazy ze względu na zdrowie, wylekąca się nuda. Gdyby nie jego wyobraźnia, która rozwijała się bujnie pod wpływem osamotnienia, poddałby się już dawno. Pani de Rob nigdy, nawet w chwili największej szczerości, nie przyznałaby się wobec samej siebie, że nie lubi Konradyna, choć może niejasno zdawała sobie sprawę, iż przeciwstawianie się chłopcu dla jego dobra był obowiązkiem, którego nie uważała za specjalnie uciążliwy. Konradyn nienawidził jej rozpaczliwie i zdecydowanie, co zresztą umiał doskonale maskować. Te nieliczne rozrywki, jakie potrafi sobie wyszukać, nabierały większego uroku przez to, że mogły się nie podobać jego opiekunce. Natomiast ona sama była wykluczona z królestwa jego fantazji jako istota nieczysta, nie mająca tam wstępu. Ponury, niemiły ogród, na który wychodziło wiele okien, nie stanowił dla niego dużej atrakcji. W każdej chwili mógł go ktoś zawołać, przypominając, by zażył lekarstwo, lub by nie robił tego czy tamtego. Rosło tam trochę drzew owocowych, tak złośliwie jednak rozmieszczonych, że nie mógł zrywać owoców. Były niby rzadkie okazy roztaczające swe rozkoszne kwiecie na jałowym pustkowiu i nie znalazłby się chyba kupiec, który by ofiarował 10 szylingów za to, co rocznie dawały. Jednakże w zapomnianym kątku tego ogrodu, prawie całkiem ukryta za ponurymi zaroślami, znajdowała się nieużywana szopa na narzędziach. To była przystań Konradyna. Stawała się na zmianę raz pokojem do zabaw, raz katedrą. Zapełnił ją legionem znajomych widm, wyłonionych częściowo z fragmentów historii, a po części z jego własnej wyobraźni. Mogła się także poszczycić posiadaniem dwóch żywych, cielesnych lokatorów. W jednym kącie mieszkała kura o podskubanych piórach, którą chłopiec, nie mając innego obiektu, darzył swym uczuciem. Dalej w półmroku stała duża klatka o żelaznych prętach. Było to mieszkanie Kuny, którą przemycił tu kiedyś razem z klatką zaprzyjaźniony chłopiec od rzeźnika. Zrobił to zamiast jak garaż drobnych, srebrnych monet, ciłanych długo w tajemnicy. Konradyn bał się powinniczenie tego gibkiego zwierzęcia o ostrych kłach, ale zarazem był to jego największy skarb. Sama obecność Kuny w szopie była przedmiotem tajemnej, trwożliwej radości. Trzeba było Kunę starannie ukrywać przed tą kobietą. Takim mianem darzył swoją opiekunkę. Pewnego dnia nadał Kunie Bufi skąd wykombinowane wspaniałe imię i od tej chwili stała się dla niego bóstwem i przedmiotem kultu. Ta kobieta raz na tydzień nurzała się w praktykach religijnych w pobliskim kościele, dokąd zabierała też Konradyna. Ale dla niego nabożeństwo było obcym rytuałem zmuszającym do rezygnacji z własnych wierzeń. W każdy czwartek w mrocznej stęchliźnie szopy Konradyn odprawiał nabożeństwo z mistycznym, skomplikowanym ceremoniałem, stając przed drewnianą klatką, którą zamieszkiwał wasztar. Wielka Kuna. Czerwone kwiaty w lecie, czerwone jagody w zimie składła Konradyn w przybytku wasztara. Bóstwo to domagało się do zadośćuczynienia w sposób niecierpliwy i gwałtowny. Podczas gdy religia tej kobiety, o ile Konradyn zdawał sobie z tego sprawę, była na ogół przeciwieństwem takich tendencji.
Przy większych uroczystościach rozpływał wzdłuż klatki mieloną gałkę muszkatołową. Ważką cechą tej ofiary było to, że gałka musiała być ukradziona. Te uroczystości nie odbywały się regularnie, lecz miały na celu uczczenie jakiegoś znamiennego wydarzenia. Kiedyś z okazji, że pani Dyrow przez 3 dni cierpiała na ból zębów, Konradyn obchodził 3-dniowe święto. Niemal udało mu się wmówić w siebie, że to Wasztarowi osobiście zawdzięcza ten ból zębów. Gdyby choroba przedłużyła się jeszcze jeden dzień, wyczerpałby się zapas gałki muszkatołowej. Kury nigdy nie wciągano do oddawania czci Wasztarowi. Konradyn dawno już ustalił, że jest ona anabaptystką. Nie udawał, że ma choćby najlżejsze pojęcie co do takiego anabaptystka, ale żywił nadzieję, że to coś wspaniałego i nie zanadto statecznego. Pani Dyrow była powodem, dla którego nienawidził wszystkiego, co stateczne. Po pewnym czasie zainteresowanie Konradyna szopą ogrodnika zaczęło zwracać uwagę jego opiekunki. Niedobrze się tam tak kręci bez względu na pogodę. Zadecydowała szybko. Pewnego dnia przy śniadaniu oznajmiła, że kura została poprzedniego wieczora zabrana i sprzedana. Patrzyła swoimi krótkowzrocznymi oczami na Konradyna, czekając na wybuch wściekłości i rozpaczy. Gotowa była zaraz opowiedzieć potokiem dobrych rad i rozsądnych uwag, lecz Konradyn milczał. Więc i ona nie mogła już nic powiedzieć. Być może coś w jego bladej, stężałej twarzy zbudziło w niej chwilowe wyrzuty sumienia, gdyż na podwieczorek podano grzanki. Smakołyk, na który zazwyczaj nie pozwalała, twierdząc, że szkodzi Konradynowi i że przygotowanie grzanek jest kłopotliwe. A robienie sobie kłopotu to śmiertelny grzech w oczach tego rodzaju kobiety. Myślałem, że lubisz grzanki, wykrzyknęła z obrażoną miną, widząc, że nawet ich nie tknął. Czasami, odparł Konradyn. Do nabożeństwa w szopie przed klatką bóstwa wprowadzona została tego wieczora pewna innowacja. Konradyn zwykle głosił chwałę bóstwa, dzisiaj natomiast prosił łaskę. Zrób coś dla mnie, Wasztarze. O co chodziło? Ściśle nie było określone. Skoro Wasztar był Bogiem, sam musiał wiedzieć. Powstrzymując łkanie na widok pustego drugiego kąta w szopie, Konradyn wrócił do świata, którego tak nienawidził. Każdej nocy z błogosławionych ciemności sypialnego pokoju i każdego wieczora z półmroku szopy na narzędzia płynęła żałosna prośba Konradyna. Zrób coś dla mnie, Wasztarze. Pani Dyrow zauważyła, że wizyty w szopie nie ustały i pewnego dnia zrobiła następną wyprawę w celach inspekcji. Co trzymasz w tej zamkniętej klatce? Zapytała. Na pewno świnki morskie. Każę je wszystkie zabrać. Konradyn zacisnął usta, ale ta kobieta, dopóty mieszkowała w jego pokoju sypialnym, póki nie znalazła starannie ukrytego kluczyka, po czym ruszyła bezwłocznie do szopy, by uzupełnić swoje odkrycia. Było zimne popołudnie i Konradynowi kazano pozostać. Z najdalszego okna w jadalni widoczne były drzwi szopy, wyłaniające się ze skraju zarośli. Konradyn zajął stanowisko, by móc obserwować. Widział, jak ta kobieta wchodziła. Potem wyobrażał sobie, jak otwiera drzwiczki świętej klatki i wpatruje się swymi krótkowzrocznymi oczami w grubą ściółkę słomianą, gdzie leży ukryte bóstwo. Na pewno będzie mocała słomy niezręczna i niecierpliwa. I Konradyn gorączkowo wyszedł po ostatni swą modlitwę. Ale modląc się, zdawał sobie sprawę, że nie wierzy. Wiedział, że zaraz ta kobieta wejdzie uśmiechając się zaciśniętymi ustami, czego on tak nie lubił. Za parę godzin ogrodnik wyniesie jego wspaniałe bóstwo, które już dłużej nie będzie bóstwem, lecz po prostu brązową kuną w klatce. Wiedział też, że ta kobieta będzie zawsze potem triumfowała, tak jak triumfuje teraz, i że on sam będzie czuł się coraz gorzej, ulegając jej dokuczliwie narzucającej się przewadze i mądrości, aż pewnego dnia nic już nie będzie miało dla niego znaczenia, jako że się doktor miał rację. Pod brzmieniem porażki zaczął głośno śpiewać wzywający hymn ku czci swego zagrożonego bożyszcza. Wasztar ruszył naprzód, myśli miał krwawe, a białe zęby. Wrogowie wołali o pokój, a on zadał im śmierć. Wasztar wspaniały. Nagle przestał śpiewać i przysunął się bliżej szyby. Drzwi szopy stały nad otworem, tak jak je zostawiono, a czas upływał. Były to długie chwile, jednak mijały. Konradyn obserwował szpaki, które biegały po trawniku i fruwały małymi statkami. Przeliczał je raz po raz, nie spuszczając jednak oczu z kołyszących się drzwi szopy.
pokojówka ze skwaszoną miną weszła, by nakryć do podwieczorku, a Konradyn wciąż stał, czekał i obserwował. Nadzieja zwolna wypełniała jego serce i nagle wyraz triumfu rozświetlił mu oczy, które dotychczas wyrażały tylko chytrą cierpliwość kogoś, kto poniósł klęskę. Półgłosem ze wzruszeniem zaczął znów pełen zwycięstwa i zagłady. Nagle ujrzał to, czego pragnął. Przez otwarte drzwi szopy przesunęło się długie, niskie, żółto-brązowe zwierzę z oczyma oślepionymi bladym światłem dziennym. Miało ciemne, mokre plamy na futrze wokół pyszczka i gardła. Konradyn osunął się na kolana. Ogromna kuna pobiegła w kierunku małego strumyka na skraju ogrodu. Napiła się z niego, potem przeszła po kładce i zginęła z oczu między krzakami. Tak odszedł Vashtar. Herbata już podana, powiedziała pokojówka o kwaśnym wyrazie twarzy. Gdzie jest pani? Poszła do szopy. Już dosyć dawno, odparł Konradyn. Gdy pokojówka wybiegła, by prosić swoją panią na herbatę, Konradyn wyjął widelec z szuflady kredensu, wziął kawałek chleba i zaczął go przypiekać na dobie na kominku. Robił sobie grzanki. Smarował je grubą warstwą masła, a potem rozkoszował się, jedząc powoli. Przysłuchiwał się jednocześnie odgłosom dobiegającym spoza jadalni. Wybuchały nagłymi spazmami i równie gwałtownie cichły. Słychać było głośne, bezsensowne krzyki służące i odpowiadające im z rejonów kuchni okrzyki przerażenia, odgłosy kroków, pośpieszne wzywanie pomocy z zewnątrz, a potem po chwilowej ciszy urywane łkania i szuranie buty osób, które niosły do domu jakiś ciężki ładunek. Kto powie temu biednemu dziecku? Ja za żadne skarby nie potrafię, wykrzyknął jakiś przenikliwy głos. Podczas gdy rozważano tę sprawę, Konradyn przypiekał sobie drugą grzankę. Przełożyła Irena Malanowska, czytał Jacek Brzezowski.